To jest trzeci, kolejny schron w pobliżu tego schronu poprzedniego w Ociece. Schron w Ociece z Atykierzu, prawda? Tak jest. Ten jest kwadratowy, prawda? Na to wygląda, że może bardziej prostokątny. Prostokątny, ale też bardzo masywny, kilkanaście metrów ma co najmniej szerokości. Tam przed tym żeśmy widzieli taki prawdopodobnie lej po bombie. Tak jest. Który on tutaj został trafiony kilka razy różnymi pociskami. Są ślady pocisków. Niektóre go tylko lekko wykruszyły. Tak. Niektóre go lekko wykruszyły. Widać wyraźnie takie uderzenia. Widać te na ścianie, tutaj to są po pociskach. Tak. Albo Katiuszy, albo z dział. Niektóre go wykruszyły, nadwyrężyły jego konstrukcję, ale go nie zburzyły. Tak. I tutaj widać jeden otwór szczelniczy w kierunku blizny, w kierunku poligonu. Mhm. Wejście tutaj jest akurat usytuowane na środku bunkra, można powiedzieć. Tutaj go tutaj bomba jakaś. Jego sięgła chyba naj. Go uszkodziła. Tu jest nasz kolejny lej po bombie. Wokół jest dużo dziur okrągłych, które wyraźnie wskazują na to, że były tutaj uderzone pociski. Tu jest kolejny otwór strzelniczy i tu możemy. Tu można wejść, bo jest akurat wyrwa. Do środka. Złamany. Widać wyraźnie znowu też potężne, grube mury. Żelbet, wszystko. Tak, i wnętrze tego schronu. Bardzo duży schron. Też mógł pomieścić Ohoho. Co najmniej pluton, jak nie więcej, no wojska. Więcej. Tu na pewno więcej, dlatego że... Tak, to jednak on miał kształt prostokąta. Prostokąta widać wyraźnie. On miał jednak kształt prostokąta. Prawdopodobnie tutaj też były wewnątrz jakieś wybuchy, bo widać wyraźnie, że prawdopodobnie, że ściany są skruszone od środka. Zaraz po wojnie prawdopodobnie też były takie sygnały, że te bunkry służyły do rozrywania pozostałości tych możliwe też, że to świadczy prawdopodobnie o tym. Detonowano, nie wybuchły, stąd też tutaj od środka jest, co ciekawe, tworzą się typowe dla jaskiń stalagdyty. Tak. Ciekawe zjawisko. Tu jest kolejny mocno uszkodzony otwór szczelniczy w kierunku, pustkowa można powiedzieć. Ale mówię, że ciekawe zjawisko jaskiń, typowe dla jaskiń, bowiem z tego stropu wytrąca się i powstają typowe stalagdyty, takie jak w jaskiniach. Mimo że na górce jest usytuowany ten bunkier, ciśnie, jego masa ciśnie i wyciska wodę. Tak. To świadczy o jego masie. Niestety, potężna bryła betonu, kilkaset ton pewnie waży to. Ile w ziemi tego jest, też nie wiemy, bo nie widać. Tak. Ale jest to potężne umocnienie. Na tego schronu wyraźnie widać zawalony blok. Strop. Blok stropu, którego bomba sięgła. Wyrwała i niemalże równo wycięła. I tu jest to pomieszczenie schronowe, dość głębokie. Tu jest częściowo ten strop od spodu wyrwany, bo widać tu belki, czyli że rzeczywiście tutaj detonowano tutaj wewnątrz materiały wybuchowe i widać wyraźnie porozrywane te belki stalowe, tak, które musiały wewnętrzne wybuchy zniszczyć. Naocznych takich wypowiedzi, nawet mówię już świętej pamięci partyzanta Aleksandra Rusina, mówił, że tu były użyte bardzo duże bomby o masie nawet jednej tony.
czego dowodem są namacalne źródła, czyli blizna, gdzie zostały wywiezione przez patrole saperskie bomby lotnicze o tej masie, czego jestem osobistym świadkiem, bo pomagałem wyciągać nie raz, nie dwa ciągnikiem z ziemi, także. Tak, dobra. Prawdopodobnie wejście było tutaj. Od strony północno-wschodniej. Tylko zostało zawalone częściowo. Tylko nie wiadomo na ile ono zostało zawalone przez bomby, a ile przez wybuchy wewnętrzne. Zniszczone, tak jest. Które tutaj, ale to wyraźnie widać odcinającą się tutaj. O, odcinający się mur. I to najprawdopodobniej było. Było. Widać, bo tu jest akurat tak wycięte, było, jak gdyby tak. Było wejście przysłonione tutaj, nawet. Tak. Widać wyraźnie. Jeden z największych. Gruby schron. Grube mury ponad 2 metry grubości. Wszystko żelbe.